Cześć, witajcie. To my, customowi, Deseo i Frodo. Hejka. Tak, kolejne zmagania z naszym customem War of Words. I Deseoko coś tam wspomniała, że wracamy. Wracamy? Poczekaj. Bo ma takiego pomysła, słuchajcie. Podczas montażu gdzieś tam, słuchajcie, wyczaiła, że jakieś jedne drzwi zapomnieliśmy. Nie tyle co drzwi, co w ogóle przejście. Takie, które żeśmy pominęli. Wyjdź tutaj teraz na główny dziedziniec. Dobra, idę na dół po tej drabinie, czekaj. Jestem, tak. No tu jest burdellos. Musimy znowu iść... Przez burdelik? Nie, tutaj jak wchodziliśmy na górę po tych skrzynkach, aha, tam dobra. Gdzie było to balansowanie. Dobra, czekaj, to gdzieś to było chyba. Taka jest skrzynka tutaj zaraz na lewo. Znowu po tej rampie do góry. Aha, po rurze, tak? Mhm. Jo. No dobra. Ruła. Okej. Okay. A słuchaj, a idziesz po rampie normalnie cały czas też? No Jezu. W sensie po tej linie też? No chyba trzeba będzie, bo tutaj się nie rozbujasz. Właśnie, ani tutaj... W sensie, wiesz, w sensie chodzi mi o rozbieg. To, że rozbieg, nie weźmiesz tu rozbiegu. Że no niestety tutaj trzeba będzie troszkę się pomęczyć. Tylko, że ja nie kojarzę w ogóle, wiesz? Nie, ten... Tam coś mogliśmy pominąć. Spadłam. Ja nie ogarniam tego. Co, tej liny? No jak jesteśmy do przodu, to nie ogarniam. Teraz, okej. Okay. Jak jest chwilowo, wiesz, kamera z przodu, no to nie nadążam. Mój mózg nie nadąża. W drugą stronę. Okej. Dobra. Cyk, zapis. I tutaj mówisz co? Idę przez ten pokoje. No, teraz to muszę tam dojść, bo ja już nie pamiętam. Wiem, że my musimy wyjść po prostu przez na drugie podwórko i tam na dół. Mhm. Taki balkonik, żeśmy skakali też niżej, żeby móc jakby bezpiecznie zejść na sam dół. Boże, ja już się pomyliłem, ja już nie wiem, gdzie jestem. No, idę tutaj, jestem po drugiej stronie tego całego budynku. Idę. Nie wiem, czy na lewo, czy na prawo. Idę no na prawo na razie. Ja już się tu pogubiłem, bo... Tu jest ten szyb windy. Dotarłem do takiego szybu windy. To nie wiem, z dwójeczką. No, widzę to też. To to? Czekaj, szukam. Czy tu kuckane było bardziej? Jeszcze zobaczę nie. Przez te kuckane tu. Przez kuckane raczej. Raczej kuckane, wiesz? Tu były te łazienki. Przez te łazienki. O, kurde, drut kolczasty. Gdzieś tutaj sobie szczury odpuściłem. Tu okno jest rozwalone. Tu mam ten. No jest to zejście na dół. Masz tam balkonik? Poczekaj. A ten balkonik, no. No. I co, schodzimy na ten balkon, tak? No jestem na tym balkonie. No i w ogóle na sam dół. Na sam dół po prostu. Po prostu. I tu mówisz, że... I są takie jakby drzwi, którym trzeba zrobić rola takiego, no, po kuckana, prostu nie? Kuckane, aha, czyli no takie... i są takie wąziutkie tutaj. I co tam jest? Tu nas nie było, po prostu. Tu są jakieś drzwi czerwone. No to takie, aha, no i to tam się widzisz, tym czekanem się otwiera. Czekanem. Jo. Ta, to sekret. Kurde. No ale widzisz, to trzeba było czekanem, nie? A myśmy wtedy jak tak. byli, to nie mieliśmy tego czekana. Nie. No. Tu jeszcze coś na górze. O Jezu, dziwnie skoczyłem. To my chyba będziemy musieli wrócić tym szybem takim właśnie na tej windzie. A jeszcze u góry coś jest. No właśnie widzę, że są jeszcze naboje do shotguna.
to weźmy od razu. No dobra, to tutaj... To mamy tu wszystkie chyba sekrety. Ej, weź, zerknij. A co to za laptopik jest tutaj? Ja zerknę, czekaj, zaraz. Jeszcze tego laptopika chcę zobaczyć. Nie, to tylko tako chyba. Pokaż mi nie to. To było w uwagi, czy gdzie to było? Uwagi? Tak, 5 na 5 mamy, Grzesiu. No to dobrze. No ładnie, dobrze, żeśmy, że... ten lewer, żeśmy ładnie wyczyścili. Dobrze, że wróciliśmy się. No to... No to na wprost do tego budynku, bo tu tym szybem trzeba windowym wrócić. No tak. W żaden inny sposób tego nie zrobimy. No i z powrotem tam, tak jak zaczęliśmy level, nie? No tak, no w Tyrolki, do Tyrolki. Mhm. Do Tyrolki. Mhm. Kurde, ale nie tak. Nie chce mi się złapać tego. Gdzie to było? Tu. Naprawdę? Kurde. Będę teraz to powtarzał. To było mądre. Jezu! Mm. Ja nie wiem, w czym masz rzecz, głupia babo. Czy masz problem? To było tu. Ale ja nie mogę teraz skoczyć, nie rozumiem tego, z tego sprinta, nie kumam, w czym jest problem, w czym ona ma, żeby nie iść po tym... No, żeby nie po tej linii, no. Nie rozumiem, nie da się. Jakby nie działa to w ogóle. No, teraz. Głupie to. Jezu, gdzie ja jestem? Ja już na rurę wskakuję 10 raz, wiesz? Czekaj, bo ja się chyba pomyliłem. Ja znowu dziś idę indziej. No oczywiście, że tak. Boże, no pogubiłem się. Nie wiem, gdzie mam iść. Przez takie okno musisz wrócić, wiem, nie? Ale się po prostu znowu przez te łazienki wróciłem. Aha. No, masakra. Nie mogę teraz tego wyczaić, gdzie to było. Nie wszystko to samo jest. No a teraz jeszcze się nie chcę przecisnąć przez to. Świetnie po prostu. Tylko tu. Tutaj? Co tu było? A tu? Chryste panie. Czekaj, jak to było, to było... No teraz ja też nie zrobię tego skoku, daj za Chiny Ludowe. Nie. A to trzeba jakiś większy rozbieg wziąć, czy nie rozumiem? No, tylko że ja chyba źle robiłam, bo ja puszczałam ten sprint, a go nie można puszczać. Kurde. No, no. 10 minut, kuźwa. Musimy zrobić, kurde, cięcie, wiesz? I przy Tyrolce się pojawić. Nie wiem, znaczy, no ja już tu jestem. Nie, nie. Oho. Czyżby kolejny level? Chyba mamy kolejny level. Mhm. Teraz ci powiem. Tak, przedmieścia. No jestem ciekawa, czy tu można wracać levelami? Tak, tu można wracać chyba, wiesz? A, okej. Okay. Nie za dobrze. Ale w sumie to...
Ja tu przeczytać ostatnią stronę. The map says the ammunition depot is located at the foot of the local water tower near the buildings. The area is poorly protected. I hope not everything has been stolen. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, dotarłem do nowego levelu. Jak on się nazywa? Też tu jest tam. Przedmieścia. Przedmieścia, tak? Czy tutaj coś jest w tych brudach? No nie. Aha! To myśmy się wrócili jakby... Tutaj, gdzie byliśmy wcześniej, gdzie była taka ulewa, kojarzysz? A, wiem o co chodzi, co tak w sumie nic nie widzieliśmy tak naprawdę, nie? Na oczy. No tu jakieś roślinkę podnosi? Co to jest za roślinka? Co to jest za roślinka? Pierwszy raz takie coś widzę. Naboje zebrałem po drodze. Czerwone zioła, to czyli możemy je mieszać jak w rezydencie? Czerwone zioła. Hello, serio? Wow. Jak wyjdziesz, to jakby, jak wchodziliśmy do tego garażu, on jest tutaj tak jakby, pamiętasz, nie? Ja, no dopiero zlazłem na dół, tak. Tak? I tu jest taka... Bo tu nie wiem, gdzie tu iść, bo tutaj są dwie takie jakby dwa przejścia, tu? No tak, to chodzi mi tam, gdzie they're watching us. Jest taki napis, they're watching us. Nie wiem, tu? Tam przy garażu, tak jak zaczynaliśmy custom, my się tam czołgaliśmy do tego miejsca. I tam jakby wejdziesz za ten budyneczek, taką wąską szczelinę, to jest takie zielone zioło do zdobycia. Aha. Wow, bardzo duży obszar, kurde. Znowu tutaj, no właśnie. No to właśnie jestem tu. To nie wiem, coś chyba pominąłem, tak? No nie wiem, czy to zielone zioło będzie potrzebne, czy nie, więc... Zbieram znajdźki na razie. O, znajdźki też mam. A tu? Tu coś można rozbić. Chyba, że można łomem, a my tak rozbijamy tą bronią. Taka muzyczka. O matko, coś tu jest. Gudziec, czy jak on się nazywa? Ja nie mam nic. O, guziec. Mhm. Po prostu, puma. No tak, ale ile strzałów, bez przesady. Świeże mięso. Strasznie dużo musiałem w niego wpakować. No ja też i w ogóle to mi na czerwono życie świeci. Ja się tak zastanawiam, czy to zielone zioło mam wziąć, czy jak. Wezmę sobie. Wyjęłam to zielone zioło. Tak? No, roślinka jak w rezydencie. Murde. Czekaj, zapiszę. Bardzo dużo naboi musiałam zużyć. Zostało mi tylko 15. Ja mam 20. Jeszcze jakaś jedna skrzynia po drodze była. Znaczy ja jedną znalazłam tylko skrzynię. A nie, no skrzynie są porozrzucane po boczkach, tak. No to ja mam tylko jedną. Czy mogę to otworzyć tutaj? Nie mam zielonego pojęcia, gdzie jest jeszcze jakaś. Trzymam się cały czas jakoś prawej. Tutaj coś jest. Po tych kątach, w tych haszczach tam. Tak, ale to jest wszystko do chyba szotka na te naboje, tak? A to też można otworzyć? A, tu potrzebujemy klucza. Dobra, dotarłem do jakichś drzwi czerwonych, gdzie potrzeba klucza. Za chwilę już nie będę mieć w ogóle tych naboi. Już mam 13. A shotgun? Tam widziałem, że można zmieniać naboje shotgunowe. Czy tutaj coś w tych haszczach? Czerwone drzwi widzę, no ale to jeszcze chyba trzeba się rozejrzeć. No, właśnie tu jeszcze chodzę dookoła tutaj tego takiej, nie wiem, takiej wyrwy z wodą. Tutaj jest samochód, nie? Zatopiony. Kolejne drzwi czerwone widzę, takie same. Tu w tych haszczach? A to właśnie nie jest ten właśnie samochód, którym właśnie tu Lara jakby ostatnio ocknęła się? To nie było pokazane, co tu się wydarzyło? Tak. Ona myślisz? W tej wodzie chyba była w tym aucie. To może tak było. Ja już nie pamiętam. Ale jak tak mówisz, to na pewno... Idę tak tu znowu za jakiś budyneczek i jest kolejna skrzynka. Skrzynia jest. A tutaj można użyć łomu do tego domku, zaraz właśnie obok tej skrzyni, co wzięłaś.
Taki po schodkach się idzie. Po Tak, schodkach. tak, tylko nie chciałabym jeszcze pominąć jakichś znajdź. Jak jeszcze tutaj można skoczyć, jak. Nie, nie można. No jest jakiś domek. A w domku? A w domku? W domku? Co jest na zdjęciach? Jakiś kotek, rodzinne foto. W tym aucie, którego ona tutaj wylazła. Tak, to jest na pewno to auto. No, apteczka. Ale tu nie ma nic. Apteczka, a ta szafa? Można ją przetrząsnąć? Niekoniecznie. I butelka. Jeszcze właśnie te roślinki trzeba by było przeglądać. Czy tu nie ma żadnych roślinek do zebrania? Bo kurde, tam były zielone. Może są jeszcze jakieś niebieskie, których ja po prostu nie widzę, bo tu też można je zbierać, ale ja tutaj wszystko tak klikam. Ale... to może się naprawdę przydać. To co, tylko w tym budynku to znajdźki? Tu jest jeszcze jakieś wejście na górę? Nie. A ty już jesteś w budynku? O, tu no jest taka roślinka. Tak. To ja nie wiem, wiesz co, jak one wyglądają, te roślinki. Jak one mają, no jak one wyglądają? Bo tu jest pełno kwiatków różnych, nie? No, wiem. Ale ja tego nie widzę. Nie mam zielone się... takie badyle z końcówkami czerwoniutkimi takimi. Kurde. Nie wiem, jak to może wyglądać. Zielone badyle. To co, mam wchodzić do tego budynku, tak? No tak, tak, tam są znajdźki, tam... Nie wiem, tu są kwiatuszki, różne kwiatuszki, no ale klikam... Trochę bardziej takie rezydentowe bym powiedziała właśnie. Kurde, może to? Też nie, może to? Też nie. A ty coś znalazłeś w tym domku? Znalazłem apteczkę chyba? Naboje. Mam też odkana znowu. Nie wiem. A to pod tymi schodami coś jest? Ale nie w domku, tylko na zewnątrz. Nie, wiesz co, nie mam pojęcia, jak wyglądają roślinki. Serio. Nic nie mogę tutaj znaleźć. To jest na tym zdjęciu. No właśnie, też patrzyłem. Taka rodzinka jakaś, nie? No to jest Mateusz zdjęcia. Tak? To ja nie ten. Mhm. Jo, z jakimś kumplem. Albo bratem. Nie wiadomo, w każdym razie to jest nasz autor. Mam jakąś notatkę, ale... No dobra, I can't believe Ellen didn't come to dinner. I was coming on. Hi. Ciśnij L. Ja też mam jakąś notatkę. Tutaj ja mam notatkę chyba jak to dziecko, bo to są jakiś pokój dziecięcy, wiesz, dotarłem. I też jakaś notatka. Butelkę mam tu jeszcze. Dziecko to tutaj, pod tym. Ja na górę jeszcze nie polazłam. Tutaj zbieram sobie to co? A w tej szafie? Nie da rady w tej szafie nic. No tu potrzebujemy klucza. Okej. Tu chyba jest ich pokój, też są shotguny. Dobra, idę tam na górę. Tutaj jest, mówisz... Tak, jest autor, teraz widzę. Ale w ogóle za szafą jest plakat Tomb Raider. Ale na górze gdzieś? Tak. Może te... Wchodzę najpierw w pierwszy pokój tutaj, taka biblioteczka, ale... Co się ona bierze stąd? Aha, amunicję. Fajnie, w końcu. Mam 17 naboi. Jeszcze? Nie. Ta biblioteczka wygląda trochę jak Resident Evil. Posiadłości jeszcze z tą tapetą. Tak?
Aha. O, tu tam Ale pojechać. słuchaj, z tych szafek to kompletnie nic, no nie? No nie. Z tej biblioteczki. A tu? Tu mnie jeszcze chyba nie było. Widziałam ten plakat Tomb Raidera. Cradle to... Nie. No. Cradle of Life, czy nie? Czy jak to się to nazywało? Cradle of Life, tak. Bo ja chciałam być Cradle to the Grave, bo był taki film. Zresztą jeden z moich ulubionych. Kurde. Klucza do tego nie mamy. Klucza? No, trzeba przesunąć tą szafkę, nie? Tak, tam jest właśnie ten dziecięcy pokój. I tam też właśnie są... Jest list. Ale... Ciekawe, co z tym kluczem. Tu jeszcze chcę przejrzeć ten pokój. Pinka Pepa, Scooby-Doo, atomówki. Dexter. Aha. Flintstone, nie, Jetsonowie, przepraszam. Dexter. Katar cię męczy? No mam alergię straszną, przepraszam, ale tego się nie da się nad tym zapanować, chociaż bym bardzo chciała. Alergia. No mam ten list, czytam. Mm-hmm. To jest chyba list, jak dziecko chyba opisuje całą tę historię, tak? Tak jak ja to tak widzę, czy nie? Jak myślisz? Aha. Co się dzieje, nie? Aha. A, bo się mylę. No ale nic tutaj więcej nie mogę w tym domku znaleźć. Aha. A tu? No przez okno. Przez okno w ogóle wyrwane. No takie jest. Wyskoczyć? No wyskoczyłam na ale jakiś to co? Ganuszek. No a to nie byliśmy tam? No nie. Nie? To jest zupełnie inna miejscówka? Tak, to jest ogródek taki. Aha, okej. Okay. Kurde. Czy ja muszę tak... Tutaj są jakieś roślinki? Może tutaj coś jest? Właśnie szukam, ale nie widzę tej takiej. No właśnie, ty wiesz jak ona wygląda, jak kuźwa. Jak ją zobaczę, to już cię pokieruję, bo tutaj jest, widzę, mniejszy obszar. Rozglądam się bardzo, ale nie widzę. A to chyba będzie wyjście? A tu klucz też. Mhm. A tu jest też na dół. A tutaj mamy przecież tego. No. O, takie czerwone drzwi są do otworzenia. No, to czekanym. Piwnica, tak? Mhm. No, ale to jeszcze bym się chciała rozejrzeć, bo tam jest chyba jakieś skrzynie jeszcze też widziałam. Aha, ale czekaj. Ale tu jest tylko... W tej piwnicy to mamy tak, amunicję. No tak, i co to jest, jakiś generator? Właśnie widzę. Coś będzie chyba... brakuje przedmiotu, że tego wymaga specjalnego przedmiotu. No my nie mamy, no dobra. Jeszcze te skrzynie, ale jeszcze czekaj, zobaczmy, czy tu nie ma tych roślinek cholernych. Bo to jest chyba, chodzi o ten budynek, w tym liście było, nie? Że budynek obok, nie? Mm-hmm, i tam tak. Było jakieś parze, która gdzieś tam... Było. Michael Evans, Tak, no. gdzieś poszli. Czy... A to co to jest? Aha, strzały. To teraz my idziemy do tych sąsiadów. Tutaj są bełty chyba, nie? Tak, bełty, no. Oho, czemu ona się tu patrzy? Cóż, niewiele zostało z tego składu amunicji. Może znajdę coś w budynkach. No ale tu też trzeba się rozejrzeć. Butelka tutaj jest. Naprawdę tu nic nie ma? Naboje do shotguna. Ona się na coś lampi tam widziałam. No właśnie tak, i tutaj mam naboje... W tym takim pobojowisku, no nie, mam naboje do shotguna gdzieś w rogu, wiesz? Ale nic więcej tu już nie widzę. Aha.
chyba mam roślinkę. Dobra, mam. Ona ma takie niebieskie kwiatuszki, tak? No ja miałam z czerwonymi. A ja mam z niebieskimi. A, jest z niebieskimi. Dobra. Zaraz na lewo od czyli tego. To tak, tak, tak. Czy to tak to i wygląda? I takie, tak, ale tamte były z czerwonymi. Więc może rzeczywiście... I tylko takie miałaś, tak? Takie z tak, takimi właśnie... Takie, tak, tylko że z czerwonymi miałam, także po prostu one tak wyglądają. Rozumiem. Dobra, bo to jest następny budynek, to jeszcze nie. Bo tu to potem ja zatem... na razie mam te roślinki, nic nie mam więcej póki co. Bo tu jest też później dalej, można iść następny mówisz, budynek, ale to nie, najpierw jeszcze przetrzęsiemy mówisz, że ten jakoś pierwszy. W tym tu gdzieś jakąś amunicję gdzieś. Gdzieś tam jest, no, do shotguna. A tu, w tych haszczach? Boże, nic nie widzę. Butelka. Tutaj, gdzie te beczki i te takie linki? No, no, to gdzieś tam, no, to nie ma. Kurde, też potrzebujemy klucza. Mhm. O? Ja, są. Masz? No. Ja. Wiesz co, no do tego domku tutaj, chyba że jeszcze na dach tego garażu można. Potrzebujemy klucza znowu, więc tutaj chyba raczej nic nie zrobimy, więc... Proponuję iść tutaj do tego domku jeszcze obok, tam no gdzie jest ta huśtawka. Ogródek, nie? Tam gdzieś jest ta huśtawka taka. Ja cały czas się rozglądam tutaj za tymi roślinami, bo tu naprawdę oczopląsu można dostać. No jest ich tutaj dużo, no to prawda. A tu, w tych haszczach? Jezus, tak mi katar leci, że zaraz nie wytrzymam. Można się przeczołgać? Wygląda jakby było pęknięcie w tym. Tak, kurde, można się przeczołgać przez ten płot. I tu jest skrzynka. I to jest sekret. Zaraz obok tego domku, nie? Tego przy huśtawce można się przeczołgać. No dobra. Widzę. Nie? Ale też można było pominąć. Dobra, a tutaj gdzie ta huśtaweczka? Pani jak chodzi, nie? Między tymi gałązkami, to słychać, nie? Tak. Tutaj, o, tu są jeszcze naboje do shotguna. Tak, tak. Matko, tego jest tak dużo, a ty już wszedłeś do tego domku? Uda się tu wejść do tego domku? No wiesz co, nie wiem, no tutaj jakieś skrzynie są, jak to w ogóle wygląda tu. Ale w las. Nie, nie, na balkon. A tu jest jeszcze jedna roślinka czerwona, widzę. Na balkon. I ten. I ale to może... wszedłeś do środka? Teraz wchodzę, no rozbiłem szybę. Aha, bo to trzeba wejść po tych skrzyniach. Tak, tak. Okej. Okay. Dobra. Czekaj, bo mam cutscenkę chyba. Boże, kurwa, wystraszyłem się. Idź. Okay. A, mam cutscenkę. Who are you? I'm not looking for trouble either. Take what you want and get out of here. I don't want anything. So why are you here? Business. Here? In an abandoned residential district? He's not looking so good. He's sick, burning up. Gonna die then. I can help you. But then, you gotta help me too. Are you offering me a trade? Explosives. And in return? Penicillin and clean syringes. I'll get them, and then... I'll help you. Here, take those keys. Good. Dobra. Why didn't you search through those houses on your own? I saw some looters in the area, and I didn't want to put my boy at risk. Nawet jakiś chłopczyk leży. A tu można się jeszcze obok niego przeczołgać. Jesteś? Chłopczyk, tak, tak, tak. Jasne, że to jak rzeciak. Tutaj jest, co to jest?
Naboje? Te ładunki wybuchowe, pamiętasz tą ścianę tam, skąd czekan braliśmy, nie? Tak, Ona tak, chce się tak. tam dostać. Ona chce się tam dostać. Dobra, to tu można użyć tego klucza. Ciekawe, czy to są klucze do tych domków innych tam, wiesz, ten wcześniejszy na przykład domek. O Jezu, można kucnąć. No na razie tutaj jestem. O, z szafki zabieram chyba apteczkę, nie wiem, co to jest, bandaże. No, dobra. No i co? I tutaj tymi kluczami sobie otworzymy, tak? Tak. Jakiś garaż. Dobra. W garażu można przetrząsnąć szafkę. A, mam kanister, słuchaj. A kanister to do tego. No to tam do tej piwnicy. Do tej chyba, piwnicy, nie? Tak. To w garażu jest, wiesz, kanisterek. Dobra, tylko najpierw sobie chcę tutaj w domku zobaczyć, czy coś tutaj jest. Ona zabiera jakieś tablety. Tapsy. Aha, tu mam butelkę. W szafce butelka. Ile tam mamy w ogóle? Jeszcze. W łazience butelka. Nie, skarnisterek jest, ale to jest full empty. Jak to jest? Zaraz zobaczymy, co właśnie. Tu jest napisane. Zaraz. Paliwo po prostu. No to rozumiem, że jak paliwo, to czyli paliwo. Czyli pełne, dobra. Co to jest, list? Tak, kolejna notatka jakaś. O Jezu. 7 minut. 10:10. Co tu jest na tym zdjęciu? A, jakiś... Ludwik Kuźwa, 16. Nie żartuję. Rzeczywiście jest na tym, na zegarze 10:10. Powiedz mi, gdzie jesteś, bo ja nie wiem, jak mam stąd wyjść. A wiesz co, no jestem na razie w tym głównym holu tutaj, tego budynku. Aha. Zszedłem tylko na dół tutaj przed tym garażem. I tu łazieneczka, nie? Tylko ja widzę wyjście. Dobra. I właśnie powiem ci, że wyjście no, w garażu musisz gdzieś? Wejść w, nie, musisz wejść piętro wyżej i przy schodach są, widać takie cegiełki do wspinania się. Musisz kłódkę rozwalić w klapie. A cegiełki? A to był jakiś sekret? Bo taka dziwna nutka była, jakby to był sekret. Poczekaj. Mamy 2/5 sekretów w sumie. No to co, to był sekret teraz? Ten strych? A pokaż, ja zobaczę, bo ja mam na razie... Ja mam jeden. No to tak. To teraz jak wejdę na strych, to pewnie będzie. Taka konkretna muzyczka, jak tak, się tak, wiesz. Tak, jest sekret. Te sekrety to okay. Dużo dają, bo naprawdę dużo znajdzie, jak jest i... No ale tak czy siak trzeba w końcu jakoś stąd wyjść generalnie, wiesz? No właśnie... A, to jest takie okienko tylko, dobra. Jeszcze coś? Czy wszystko? No to chyba musimy się wrócić do tego gościa, nie? Nie, no chyba nie. Też mi się tak wydaje. I wejść tą samą drogą, co przyszliśmy. Którą przyszliśmy, no. Ewentualnie teraz podejść do tego... Ciekawe, czy właśnie to on ma klucze do tego drugiego domku. Jezu, o te kraty... Boże, o ten... Jak on się nazywa? Drut kolczasty się znowu... nadziałem. Spróbujemy ten domek obok, czy można otworzyć tymi kluczami. Nie? Tak robisz? Tak, tak, można, bo to jest jednak ten pęk kluczy, czyli on ma. Zacięły się? Właśnie tam pierdzielenie, zacięły się. Więc tu nie wyskoczy? O kurde, jaki tu bałagan.
To można na tą? Nie. To wygląda, jakby na tą taśmę można było. Widzisz, od tych schodów? Ja dopiero wlazłam, wiesz? Tak. Taka podpowiedź, nie? No, że można się chycić tutaj, te, tak, gdzie tak, ta taśma. Tak. O, jest. Jest coś? Jakiś list? Łazienka. Tak. Na ziemi list leżał. Więc mam left that has changed a lot. He said no. The world that used to be. Te listy i przemyślenia tych dzieci, to jest straszne generalnie tak sobie pomyśleć, jakby tak faktycznie życie się zmieniło, gdybyśmy żyli w takich czasach, nie? Wiesz, to... Trochę kapa. Bardzo prawdopodobne, bo to dziwna taka wizja jest teraz tego wszystkiego. No. Co to można z tą szafą zrobić? Ani ją w lewo, ani w prawo. A ta szafa, no bo ona jest taka, ewidentnie widać, że jest ruchoma, nie? No tak, tylko że może coś zestrzelić? Może tą klapę? Nie, też nie. Jak to zrobić? Co tu zrobić? Bo co, przez to okno nie ma sensu chyba znowu skakać, chociaż... Ale dlaczego nie? Ja bym przez okno właśnie wyskoczyła. Co, słuchajcie, by przez... Bo to ona jest ewidentnie tak samo... O Jezu, no nie, ale ja wyskoczyłam na podwórko. Życie, to nie, to nie. Ale tam był taki daszek, ja bym chciała na ten daszek wskoczyć. Pokaż. O, tak pod kątem. O, teraz jestem na dachu. Tu. I jest znowu następne, widzisz, okno. Aha, tylko muszę rozwalić. Jesteśmy w pokoju dziecięcym. No, i to jest to dziecko, które narysowało sobie, wiesz? Narysowało sobie w pokoju, jak ten świat wyglądał wcześniej. Są tu jakieś kartki porozrzucane. No i ona to teraz ciągnie, znaczy ciśnie dalej. Aha, i to nam się otworzy. Dobra, kumam. I co, my możemy teraz tam wejść, tak? A tam na wprost coś było? Jeszcze tu? Nie. No nie, pozamykane jest. Jestem na strychu. Mamy tak jedną szafeczkę. Tapsy. O, obcy. Piąty element. Bardzo lubię te nie filmy. Nie masz, Jezus, uwielbiam ten film z Milą Jovovich. No, no. Kocham. Oglądałam go chyba z 1000 razy. I uwielbiam tą nutkę, którą tam wtedy... A, ta diwa śpiewała. Ta diwa. Szafencja? To jest w tej szafce. Co ona zabrała? Nic. Bawki nie zabrała nic? To no nic. Teraz ją przeszukuję. Słuchaj, będziemy kończyć. Okej. Okay. Słuchajcie, to tylko przeszukamy cały ten strych i tyle. Tak, przeszukamy ten strych. Tu jest jeszcze jakieś okienko. Nic o, się... mam coś jeszcze tutaj. No ja z tych szafek, tylko w tej jednej... No tam gdzieś w rogu coś jest. O, ona coś ogląda. Aha, że tu chce oglądać. Dobra, mamy tak. District, piąty element. A to co to za książka? War of the Worlds. A no ten film jest 1989 chyba, jakoś tak. To jest, a to co? A z tej szafki? Teraz potrzebuję znaleźć mam strzykawki. A, dobra, mamy strzykawki, ale nie mam penicyliny.
No dobra. Dobra. Bo mamy klucze. Także bardzo dziękujemy. Tak jest. Mamy klucze, więc pójdziemy do następnego budynku w następnym odcinku. Dzięki, cześć. Pa.